Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Dobry wieczór. Zobaczę, może ktoś będzie na żywo. Słuchajcie, kochani, wpadam do Was z kilkoma sprawami. Po pierwsze, podziękować za wszystkie tematy, które mi podaliście wczoraj, jak poprosiłam o inspirację. I naprawdę z serca dziękuję. I po prostu nie mogłam się dzisiaj nie stawić. I nie umiałam jeszcze się stawić, słuchajcie, z całą tą audycją. Cześć Gabi, kochana. Czekajcie, podepnę mikrofon, to będzie mnie lepiej słychać. Bo wpadłam na pomysł tych podcastów, ale ja, wiecie, tak jestem przyzwyczajona już od tylu lat, tak naprawdę prawie 10. Cześć Aniu Bielska, cześć kochana. Do bycia na wideo, że wiecie, mam tutaj taki idealny sprzęt, słuchajcie. Ten mikrofon i wszystko tutaj jest gotowe. Ale jak ja chciałam ten podcast nagrać i ja nie widziałam nic, tylko miałam mówić do mikrofonu i to nie umiałam w ogóle się skupić, słuchajcie, więc ten mikrofon stoi tutaj, dobrze na tym biurku wygląda, ale to by było na tyle z moją historią podcastową na razie, z moją całą karierą podcastową. Ale przez to, że tyle tych inspiracji wczoraj było, kochani, i czytałam je wszystkie, dziękuję z całego serca, to nie mogłam się tutaj dzisiaj nie stawić. Przyznam, że nawet się nie przygotowałam i nie wiem, o czym będę rozmawiać. Zaraz pewnie coś mi przyjdzie, jak zwykle. Po prostu najważniejsze to tak poczułam, żeby po prostu się stawić, podziękować i też być tu. Dla tych, co może tego potrzebują, może mają na to ochotę, może nie mają, może czują, że nie mają nikogo w swoim życiu, kto mógłby ich wesprzeć. To po prostu tak się stawiam, żeby pobyć razem tutaj. I witam Was wszystkich. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Dziękuję za Wasz czas i dziękuję za tak liczną obecność w ogóle na żywo, kochani. No i zaraz myślę, że coś mi mądrego tutaj przyjdzie, jakaś przypominajka. No witam, kochani, witam. Cześć Irina, cześć Anna. Cześć, kochani, witam. Cześć Maria. No cześć, kochani, witam Was serdecznie. Cześć Ewa. Więc, kochani moi, a wiecie, czytałam, tak patrzyłam na te wszystkie nasze inspiracje. Widziałam, ile tego jest i z jednej strony to było cudowne dla mnie widzieć, ile inspiracji jest i widzieć jakby, jak wiele jeszcze mogę tutaj powiedzieć. Z drugiej strony to było takie trudne widzieć, ile jeszcze my tej inspiracji potrzebujemy, ale mamy siebie i to jest też piękne, bo ja kocham tą community, tą społeczność, która tutaj jest i się wspiera. Więc kochani moi, wiecie, tak na szybko, co mi przychodzi tak naprawdę, to trochę taki temat, który na kursie u mnie teraz jest poruszany i trochę był wczoraj poruszany i trochę dzisiaj był poruszany. Jesteśmy teraz w drugim tygodniu na kursie i jest to przestrzeń, którą ja nazywam Zorro. I ona się nazywa Zorro, dlatego że składa się z kilku części. Pierwsza część Zorro to jest zatrzymaj się, druga to jest zamknij się, trzecia to jest zaufaj, a czwarta to jest zadziałaj. I z tego względu, że tak wiele pytań wczoraj i tych inspiracji było dotyczących, jak zacząć coś, jak zacząć kochać siebie, jak zacząć słuchać głosu swojej duszy, jak zacząć żyć w zgodzie z głosem serca, jak zacząć kreować. Bardzo dużo było takich tematów. I Zorro dla mnie jest taką przestrzenią, która pomogła mi bardzo zacząć i która do dziś pomaga mi zacząć coś, cokolwiek to jest w moim życiu. Jeżeli mam się do czegoś stawić, coś zacząć, nieważne czego to dotyczy, to bardzo mi pomaga ta przestrzeń Zorro, więc może dzisiaj popowiadam Wam trochę o tym, co to jest. Więc tak jak powiedziałam, przestrzeń Zorro składa się z kilku części. Więc żeby coś zacząć albo żeby sobie z czymś poradzić, bo dużo takich pytań było, to najpierw trzeba, kochani, wiedzieć, co to jest, prawda? Więc, bo tam było na przykład takie pytanie, jak sobie poradzić z emocjami, jak przestać się złościć, jak przestać od czegoś uciekać albo jak zacząć z czymś sobie radzić. Więc pierwsza taka, kochani, przestrzeń to jest to zatrzymanie, tak? Żeby wiedzieć, od czego uciekamy albo żeby wiedzieć, co w życiu zrobić, to my najpierw musimy wiedzieć, co to jest. A żeby wiedzieć, co to jest, nieważne, czy my chcemy coś pokochać, czy my chcemy przestać coś robić, czy my chcemy zacząć coś robić, no to dobrze jest wiedzieć, z czym my mamy do czynienia. Czyli zrobić, wiecie, taki ogląd, naprawdę zobaczyć, co to jest. A większość z nas, nie wszyscy, ale większość, witam wszystkich, kochani, widzę, że dużo ludzi dołącza, witam Was serdecznie.
My mamy trochę taki syndrom, wiecie, uciekania od tych trudnych sytuacji. I nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, ja już to nieraz powtarzałam. Nasz umysł i nasz mózg to robi, dlatego że chce nas ochronić przed tym, co postrzega jako trudne lub co postrzega jako niebezpieczne. Więc automatycznie, jeżeli coś jest dla nas niewygodne albo trudne, nasz umysł i nasz mózg postrzega to jako niebezpieczne, będzie chciał od tego uciec. Czy to są emocje, czy to jest zmiana, której musimy w życiu dokonać, zmiana pracy, zmiana relacji, zmiana nawyku, zmiana nałogu, cokolwiek to jest, kochani, jeżeli to jest dla nas niewygodne, to nasz umysł w połączeniu z naszym mózgiem, żeby nas ochronić, zrobi wszystko, żeby pomóc nam tego nie zrobić. Dlatego tak duży opór często w nas jest, kiedy mamy zrobić coś, co jest dla nas ważne. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle tak naprawdę, wiecie, ukochać tę swoją reakcję tego oporu, co nie jest łatwe. Nie obwiniać się za to, że nam ciężko jest pewne rzeczy zobaczyć, że nam ciężko jest pewne rzeczy zmienić. Tam jest naprawdę wiele powodów, dlaczego taka reakcja w nas jest. I to nie jest tylko to, że z nami jest coś nie tak, albo to nie jest tylko nasze lenistwo. To jest w wielkiej mierze nasz system obronny, naszego mózgu w połączeniu z naszym umysłem, który postrzega coś, co chcemy zrobić, jako coś, co jest niebezpieczne i tym samym będzie chciał nas powstrzymać od zrobienia tego. Czasem to może być tak wielkie, jak zmiana pracy, a czasem to może być tak drobne, jak usiąść w ciszy, pomedytować 5 minut. Jeżeli nasz umysł i nasz mózg postrzega to jako coś niebezpiecznego, wystarczy, że to jest dla nas niewygodne. Niewygodne dla mózgu równa się niebezpieczne. Jeżeli my mamy opór, jeżeli my mamy reakcję, nie chce mi się tego robić, nie czuję, to już jest sygnał dla naszego mózgu, tu jest jakaś impreza, to jest coś niebezpiecznego. Jak się ubierałeś z rana i robiłaś kawę i myłaś zęby, to wszystko było ok, tak? Ale nagle jak przyszła myśl, choć pobiegamy, choć pomedytujemy i nagle jest nie chce mi się, to dla naszego mózgu to już jest wow, tu jest coś na rzeczy, ona tego nie chce, ona pewnie się tego boi, czy on. My musimy pomóc jemu, jej tego nie robić, tak? Więc naturalnym jest odruch, żeby tego nie robić. I jak my zrozumiemy, wiecie, im bardziej zaczniemy rozumieć, a teraz mamy dostęp do ogromnych informacji, im bardziej zaczniemy rozumieć, jak działa nasz umysł, jak działa nasz mózg, tym łatwiej nam będzie tak naprawdę działać w zgodzie z tym, jakby połączyć się z tym, tak? W tym zrozumieniu my możemy nauczyć się, co możemy zrobić, żeby ten mózg się bardziej relaksował i żeby ten umysł się bardziej relaksował. Jak my zaczniemy sami ze sobą walczyć, zaczniemy się na siebie, wiecie, gniewać i wkurzać, no to bardzo ciężko nam będzie w ogóle cokolwiek zrobić. Więc pierwsza rzecz to zrozumieć, że ten nasz opór, na który się często jeszcze tak wkurzamy, ma swego rodzaju sens. I jak to zrozumiemy, to trochę łatwiej nam będzie samych siebie w tym oporze, a czasem w tym lenistwie ukochać, okej? To nie znaczy, że my mamy siedzieć na tyłku i nie zrobić tej zmiany, która jest do zrobienia, jeżeli chcemy ją zrobić, ale zacznijmy od zrozumienia, dlaczego ten opór, dlaczego ten lęk i że to nie jest do końca takie, wiecie, bezpodstawne. Tam są podstawy, dlaczego. Jak dodamy do tego, wiecie, jeszcze traumy z dzieciństwa, jak dodamy do tego lęk przed oceną innych, jak dodamy do tego wszystkie te rzeczy, które są dookoła, to nagle to, za co siebie karcimy, zaczyna mieć sens. I jak damy sobie te przyzwolenie czuć się w taki sposób, w jaki się czujemy, to nie znaczy, że my usiądziemy i nie będziemy tego zmieniać. Witam Was, kochani, witam serdecznie. Tylko nauczmy siebie rozumieć. Pójdźmy, to jest cały czas ta przestrzeń, wiecie, ja dużo o tym mówię i mówić będę, tego odkrywania siebie. Jak my zaczniemy patrzeć na siebie jako na cud, a nie na problem i jak my będziemy chcieli odkryć siebie i te dobre rzeczy, i te piękne, ale i te trudne, które w nas jeszcze są i pójdziemy tam z tą latarką miłości odkrywać siebie, a nie z baseballem walić siebie po głowie na lewo i na prawo, to o wiele łatwiej, cześć kochani, będzie nam zmienić to, co do zmiany jeszcze jest. Jak pójdziemy tam z intencją miłości, kochani, miłości, która ma w sobie ogromną siłę, ok? Nie słabość, tylko siłę. Więc wracając do tego Zorro, bo trochę odeszłam od tematu, ale jak ktoś jest tu pierwszy raz, to raczej tak to zawsze wygląda. Jak ktoś tu jest nie pierwszy raz, to jest przyzwyczajony. Kochani moi, też słynę z tego, że witam po prostu bardzo wiele i wiele ludzi to denerwuje, bo schodzę z tematu, ale taka tutaj impreza, taka jest moja prawdziwa natura i ja ukochałam tą swoją naturę, więc witam Was jeszcze bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście w tak licznej jak to grupie. Widzę, że moja Simba, Ty się przywitasz z ludźmi.
Ona jest, wiecie, dużej imprezie dzisiaj na podwórku, bo piękna była pogoda, jak wiecie. I jest kompletnie w ogóle już. Do jutra jej nie ma. Dobrze, kochani, więc wracamy do Zoro. Więc jak my już ustalimy, że my chcemy siebie tutaj, wiecie, sobie pomóc i my jesteśmy tym cudem i my będziemy odkrywać, o co w tym wszystkim chodzi, a nie naprawiać, to jest, słuchajcie, 50% roboty zrobione, ok? Więc teraz przechodzimy do Zoro. Skoro już ustaliliśmy, że idziemy tam z latarką miłości, to najpierw my chcemy zobaczyć miejsce, w którym jesteśmy, gdzie my jesteśmy, kochani. Bo tak jak mówię, wiele rzeczy, które chcemy zmienić, czasem i mamy ogromny opór, żeby w ogóle to zobaczyć z bliska. W większości uciekaliśmy od tego przez wiele, wiele lat. Więc ważne jest, żeby najpierw mieć odwagę to zobaczyć, co to jest z bliska. Nie uciekać. Nie uciekać w nałogi, nie uciekać w depresję, nie uciekać, nie żeby depresja była tylko ucieczką, wiadomo, że jest bardziej skomplikowana, ok, ale nie uciekać po prostu, wiecie, w smutek, w zamykanie się, w tonięcie w emocjach. Nie uciekać od tego, tylko podejść blisko do tego i zobaczyć, gdzie ja jestem tu i teraz, w jakim miejscu ja jestem w swoim życiu. Usiąść, rozgościć się w tym, rozgościć się w tej całej sytuacji, w której jesteśmy, nieważne jak trudna ona jest, bo my chcemy sobie pomóc. Więc pierwszy krok to jest zatrzymanie, tak jak w Zorro, zatrzymanie. My się zatrzymujemy w tej sytuacji, w tej pracy, w tej relacji, w tych nawykach, w tych nałogach i mamy odwagę to zobaczyć, bo chcemy sobie pomóc, chcemy odkryć, o co chodzi. Nie naprawić, nie bejsbolem, tylko z latarką miłości. Druga przestrzeń, jak my się już zatrzymamy dla siebie, to wejść w przestrzeń zamknięcia się. I zamknięcie się to jest taka przestrzeń, gdzie tak naprawdę my zamykamy się na chaos, który idzie z zewnątrz, czyli na to, czego ludzie od nas chcą lub na to, co nam się wydaje, że nie powinniśmy robić, na wszystkie oczekiwania, które są na zewnątrz. Dajemy sobie wolne od opinii innych ludzi, dajemy też sobie wolne od wchodzenia w życie innych ludzi na jakiś czas. I tym samym, jak się zamykamy na ten świat zewnętrzny, nie izolujemy, nie odcinamy, tylko dajemy im przerwę, dajemy wolne. Tym samym otwieramy się na siebie, tak? Otwieramy się na swoje wnętrze. Patrzymy, o co chodzi. O co chodzi? Jakie są nasze myśli? Jakie są nasze przekonania? Jakie są nasze emocje? Jak wygląda nasze życie? Im bardziej się zatrzymamy, im bardziej zwolnimy, to są proste rzeczy, ja wiem, kochani, tylko że zazwyczaj my nie mamy czasu, żeby ich robić, tak? Albo jak je robimy, to robimy je z tym bejsbolem w ręku. Więc jak weźmiemy tą miłość i naprawdę zaczniemy robić te rzeczy, które robimy, które znamy, my znamy, to nie są jakieś odkrycia tutaj, to są wszystko przypominajki, ja to nazywam, tak? Więc jak wyciszymy się, jak damy sobie przestrzeń, gdzie my w tym zatrzymaniu mamy odwagę podejść blisko do naszego życia, nawet do tych najtrudniejszych przestrzeni i zobaczyć, co jest na rzeczy, i zaczniemy to widzieć, wyciszymy się, damy wolne innym i damy wolne sobie od innych, tylko wejdziemy w siebie, w swoje odczuwanie, w swoje myśli, w swoje emocje, w swoje czucie ciałem i zobaczymy, o co chodzi, gdzie my jesteśmy w życiu. Kolejna rzecz to jest, jak my już zobaczymy, kochani, co tam jest, zatrzymamy się, zobaczymy, zaczniemy słyszeć, zaczniemy widzieć i zaczniemy czuć, co w naszym życiu jest tak, a co w naszym życiu jest nie tak, okej? Okay? To wtedy trzeba zaufać, kochani, trzeba, tak? Wtedy przychodzi przestrzeń na zaufanie, na to, że, bo w nas jest mądrość, w każdym z nas bez wyjątku, jak się zatrzymamy i się wyciszymy, to my dotkniemy mądrości i to zajmie czas, kochani, to zajmie czas, ale my dotkniemy mądrości, która drzemie w każdym z nas, którą każdy tutaj przyszedł. Każdy ją dostał w prezencie. Ta mądrość, jak macie dzieci, to widzicie, że te dzieci mają tą mądrość w sobie, mają tą czystość, przejrzystość. I jak my zaczniemy się zatrzymywać i wyciszać, to my dotkniemy znowu tej mądrości, tej intuicji, tej duszy, głosu serca. Każdy będzie miał swoją nazwę na to. I wtedy przychodzi moment, żeby temu zaufać. Co też wydaje się proste w teorii, ale często w praktyce jest bardzo trudne, dlatego że często ten głos będzie miał plany dla nas takie, że to nas będzie przerażać i wtedy przyjdzie ten opór, tak? Wtedy ten mózg powie, to jest niebezpieczne, zrobimy wszystko, żeby tego nie robić, tak? Więc wtedy przychodzi przestrzeń na to zaufanie. No a jak my już zaufamy temu, co usłyszymy tu i poczujemy tu, no to wtedy przychodzi czas na działanie. Wtedy przychodzi czas, gdzie my wchodzimy w przestrzeń zadziałaj, tak? Czyli mamy zatrzymaj się, zaufaj, a zamknij się i zadziałaj. I wtedy, wiecie, wiadomo,
Można sobie myśleć pozytywnie, można sobie mieć pozytywne emocje, można wizualizować, medytować, ale przychodzi taki moment w naszym życiu, gdzie my mamy wziąć to wszystko, co wiemy tu i czujemy w całym naszym ciele i wdrożyć to namacalnie, fizycznie w życie. Tak? I kolejna rzecz, która nam w tym pomoże, która jest bardzo trudna dla umysłu, to jest to zrozumienie bardzo oczywiste, że to się nie zadziewa w jeden dzień, kochani, że to jest proces, tu nie ma naprawdę, to nie jest godzina, to nie jest kurs, to nie jest książka, to jest proces, to jest życie, to jest podróż. I żebyśmy mieli tą przestrzeń, żebyśmy szukali takiego balansu pomiędzy obijaniem się w życiu i uciekaniem od tego, co przyszliśmy tutaj zrobić i co chcemy w tym życiu zmienić, a takim spinaniem się, wywieraniem na sobie presji, czy też takim oczekiwaniem, że nam się to uda zrobić w jeden dzień, w jeden kurs, w jedną książkę, tak? Pomiędzy jedną a drugą przestrzenią, pomiędzy jedną a drugą ekstremą umysłu jest życie tak naprawdę, jest ten balans, jest to tańczenie pomiędzy jednym kolorem a drugim. Życie nie jest ani białe, ani czarne, życie jest kolorowe, ma wszystkie odcienie, tak? I jak tam wejdziemy, jak damy sobie ten czas, damy sobie cierpliwość, zrozumiemy, że to jest podróż, która wymaga stawienia się naszego do życia, naszego i zatrzymania, ale i naszego ruszenia, to będzie nam o wiele łatwiej, kochani, w tym wszystkim się poruszać. Kolejna rzecz, która nam pomoże, to wiecie, słuchałam jakiś czas temu takiego fajnego wykładu na temat odpowiedzialności. Jest taki fajny psycholog, bardzo znany, zwłaszcza w Stanach i w Kanadzie, bardzo dużo się teraz o nim mówi. W Polsce jest jego książka, się nazywa 12 chyba reguł na życie, czy coś takiego. On się nazywa Jordan Peterson, bardzo, bardzo znany gość. I on bardzo dużo opowiada o odpowiedzialności, tak? On jest taką inspiracją dla młodych ludzi, bo on bardzo napiera na to, żeby się stawić do tego życia, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i żeby naprawdę, wiecie, ruszyć i robić to, co przyszliśmy tutaj zrobić, tak? Nie ma tutaj na kogo czekać, my jesteśmy tymi, na których czekamy. Znamy to już od lat. Jednakże, i on jest z Kanady, bardzo, bardzo fajny gość, jednak obok niego jest drugi lekarz, którego bardzo lubię i cenię, który się nazywa Gabor Mate, który również jest z Kanady i który pracuje od lat z ludźmi z uzależnieniami. Niesamowity lekarz, który naprawdę bardzo wiele wniósł i pokazał zupełnie inne nastawienie do uzależnień. I ktoś go zapytał właśnie, co on uważa na temat Petersona i on powiedział taką fajną rzecz, że to, co głosi Peterson, absolutnie jest cudowne i w ogóle on bardzo inspiruje młodych ludzi. Ludzie wstają, naprawdę zaczynają, wiecie, zostawiają nałogi, zostawiają destrukcyjne zachowania, zaczynają stawiać się do życia, zmieniają swoje życie i biorą tą odpowiedzialność i zaczynają działać. Jednakże on opowiadał o tym, jak bardzo dużo się mówi o tym, żeby wziąć odpowiedzialność, tak? Żeby wziąć responsibility po angielsku, tak? I on mówi, słowo responsibility składa się z dwóch części. Jest to ability, czyli zdolność, tak jak u nas odpowiedzialność, zdolność do response, tak? To jest ability to respond. I to jest zdolność do odpowiedzi, odpowiedzialność, zdolność do odpowiedzi. Czyli to jest taka przestrzeń w nas, którą każdy z nas ma, którą często z dnia na dzień, teraz zaglądamy tam coraz bardziej, ale przez wiele lat często tam nie zaglądaliśmy. To jest nasza zdolność do odpowiedzi na to, co nam się w życiu przydarza. Tak? I tak naprawdę to jest ogromna moc, którą mamy w sobie, której często nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi. Jest cudowny, cudowny człowiek, który napisał wiele cudownych książek, Viktor Frankl, o którym ja wiele razy mówię, który był w obozie koncentracyjnym, który przeżył, który wyszedł, który napisał książki, był terapeutą i on powiedział jedną taką rzecz, która słynie najbardziej tak naprawdę, że w życiu można człowiekowi odebrać wszystko, bo jemu wybili rodzinę, przyjaciół, tak? Go głodzili, torturowali i on powiedział, w życiu człowiekowi można odebrać wszystko, ale jest jedna rzecz, której nie może nam odebrać nikt. To jest nasza reakcja na to, co nam się przydarza. I ta reakcja na to, co nam się przydarza, to jest właśnie ta responsibility, to jest ta odpowiedzialność, to jest ta zdolność do odpowiedzi na to, co do nas przychodzi w życiu. Tylko teraz właśnie, co powiedział Gabor Mate, to jest takie naprawdę piękne, bo on powiedział, tylko teraz na ile nasza odpowiedź na to, co nam się przydarza, jest nasza? Na ile nasze reakcje, które mamy w sobie, są nasze, a na ile nasze nie są? Na ile ta zdolność do odpowiedzi, do tej response, do tej reakcji
idzie stąd, a na ile idzie stąd. Co ja mam tu na myśli, bo być może są tu ludzie, którzy pierwszy raz mnie widzą. Więc ja mam taką bajkę, w którejś z transmisji ona jest, gdzie opowiadam o tym, jak my się rodzimy, to jesteśmy takim pięknym diamentem. Nie mam diamentu, tylko pokrywka do butelki. I jesteśmy taką piękną tą mądrością, tym diamentem, tak? I ten diament przez lata jest przykrywany różnymi ideami, różnymi teoriami, tymi słowami, których się nasłuchaliśmy w życiu, tymi oczekiwaniami. Nie jeden z nas dostał w prezencie wiele obelg, tak? W spadku, ja to nazywam. I my nosimy tego wiele w sobie. Pod spodem tego wszystkiego jest ten diament, ale dla niejednego z nas ten diament jest przykryty tymi uwarunkowaniami, tak? I niejeden z nas te uwarunkowania ma naprawdę traumatyczne z dzieciństwa, czy z młodego wieku, czy z pracy, tak? I teraz, jak zastanowimy się nad tym, to wiele z naszych reakcji dziś, tych odpowiedzi na to, co nam się przydarza, nie idzie z tej czystości tego diamentu, tylko z tego, co ten diament przykrywa. I żeby rozróżnić, co jest nasze, a co nasze nie jest, gdzie jest ten diament w nas, a gdzie są te rzeczy, które przykrywają ten diament, żeby rozróżnić te dwa głosy, do tego właśnie, kochani, ta przestrzeń Zorro jest taka przydatna, bo im bardziej w ogóle jak się zaczniemy zatrzymywać i naprawdę wygospodarujemy dla siebie ten czas z miłością, z chęcią odkrycia, to bardzo szybko zobaczymy, że tam jest w nas więcej niż jeden głos. I na początku one będą się mieszać. I tak jak ja to często mówię, ten głos umysłu, ten chaos, te lęki, te uwarunkowania, one są jak taka dyskoteka techno, one są głośne, one są dominujące dla wielu z nas w naszej głowie. A gdzieś na tej dyskotece stoi tam, kochani moi, ta dusza, tak? Jak komuś to słowo nie pasi, no to stoi tam nasza intuicja, głos naszego serca. Stoi i czeka. I ona też do nas mówi, tylko ta dyskoteka jest tak głośna. Tam jest tak dużo hałasu, więc my musimy się zatrzymać w ogóle z biegu. Zatrzymać się z tego chaosu w tej dyskotece. Wyciszyć się. Tak jakbyśmy byli w głośnym miejscu i ktoś do nas mówi i my musimy się wyciszyć na hałas z zewnątrz, żeby usłyszeć, co ta osoba do nas mówi. I wtedy, jak ona już nam powie, to my mamy w zaufaniu wziąć jej rękę i zaufać jej, powiedzieć, okej, ja wierzę Ci w to, co Ty mi mówisz. I wtedy ruszyć się i po prostu zadziałać, zrobić to, co jest do zrobienia, tak? Bo wtedy ta nasza reakcja, ta odpowiedzialność za nasze życie będzie odpowiedzią stąd. Więc czasem ten proces... To jest dlatego tego się nie da zrobić w jeden dzień, bo najpierw trzeba w ogóle zdać sobie sprawę, że w naszej głowie jest więcej niż jeden głos, że często nasze czyny, nasze reakcje, ale też i nasze lęki, kochani, nasze uwarunkowania, nasze przekonania, nasza historia na nasz temat, to kim my myślimy, że dziś jesteśmy, często nie jest nasza, nie jest nasza. Ja wiem, że to brzmi dla niejednego umysłu jak kuku mamuniu, ale naprawdę my pod spodem tego wszystkiego jesteśmy diamentem, mądrością stąpającą tutaj po ziemi, która jest wielu z nas naprawdę przykryta wieloma przekonaniami, niekoniecznie służącymi nam tutaj do rozwoju, niekoniecznie wspierającymi nas tutaj w byciu i życiu. Nie wszystko, co dostaliśmy w spadku, jest dla nas złe. Oczywiście, dostaliśmy po drodze wiele miłości, wiele inspiracji, wiele mądrości, wiele wiedzy, ale dostaliśmy też wiele limitujących nas przekonań, wiele pogardy, wiele złości, wiele zazdrości, wiele przemocy, wiele traumy, tego też wiele lęków, tego też wiele dostaliśmy. I często tak dużo tego dostawaliśmy przez nasze życie, że często uwierzyliśmy, że to jesteśmy my. I że często tak wiele historii na swój temat usłyszeliśmy, że też uwierzyliśmy, że cudza historia na nasz temat równa się temu, kim i czym my jesteśmy tutaj. Więc ja zachęcam nas do tego, żeby przynajmniej nie wierzyć mi, ale i też nie wierzyć na dziś dzień własnej głowie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak zachęcam do takiej zabawy, choćbyśmy mieli nawet skwestionować to, co ja mówię, to zachęcam do takiego zatrzymania się i po prostu wsłuchania się w ten głos, zobaczenia, co jest w mojej głowie, co jest w mojej głowie, co jest w moim sercu, czy moje przekonania, czy moja historia, czy to, co ja wierzę na mój temat dziś, pozytywnego i negatywnego, czy to jest moje, czy to ze mną rezonuje, czy ja na poziomie mojego serca wierzę w to, zgadzam się z tym,
A zwłaszcza te negatywne rzeczy, kochani, które nas trzymają w uwięzi, te przekonania, które pozwalają nam siedzieć w miejscu, w którym siedzieć nie chcemy, które powstrzymują nas od spełniania naszych marzeń, od zmiany pracy, od wyjazdu do innego kraju, od nauki języka, od malowania, od pisania, od podróżowania. Te przekonania, czy one są nasze? Kto nam je dał? Dlaczego je wzięliśmy? Dlaczego bierzemy odpowiedzialność za coś, co tak naprawdę nie jest nasze? Dlaczego uwierzyliśmy komuś na słowo, że jesteśmy niegodni życia i bycia, że jesteśmy niewartościowi, że jesteśmy problemem? Wiecie, jak trudno jest mi mówić do ludzi, że są cudem? Nie, mi nie jest trudno już teraz, po 10 latach. Jak trudno jest ludziom uwierzyć, że są cudem, a jak łatwo jest ludziom uwierzyć, że są problemem, to jest niesamowite. Że ja wczoraj robiłam transmisję u siebie na kursie, się śmieliśmy, bo rozmawialiśmy o tym właśnie, jaki jest opór umysłu i mózgu wręcz na te nowe rzeczy, tak? Na te medytowanie, bieganie, czy cokolwiek to jest. Bo od razu to jest stres dla mózgu i on reaguje, jakby zobaczył lwa. Dlatego jest taki opór. Czasem ten opór jest nawet do budzika, który rano dzwoni, tak? Bo dla niego to jest jakby lew dzwonił, jakby lew tam stał przy łóżku, tak? Ta reakcja jest naszego ciała. Jednakże dziś na te pozytywne rzeczy, na te pozytywne rzeczy, na te słowo cud, to my często reagujemy właśnie takim oporem, jakby cud lwem był. Wiecie, ja zawsze mówię, że jak ja mówię do ludzi, że są cudem, to jest taki opór i oni tak uciekają ode mnie, jakbym ja tym lwem była. Jakby ta miłość, która puka do drzwi i mówi, hej, pamiętasz mnie jeszcze? Pamiętasz? Kiedyś się bardzo przyjaźniliśmy. Cud stoi z miłością za ręką, mówi, hej, pamiętasz mnie? Pamiętasz? Chcesz się z nami zakolegować? A my nie, ja nie mogę, jestem niewystarczająco dobry, ja nie mogę, nie mam czasu w ogóle na miłość, nie mam czasu. Marzenia tam stoją z tyłu. Ej, a pamiętasz mnie? Pamiętasz nas? My jesteśmy twoimi marzeniami, przyszliśmy tutaj razem z tobą imprezować na tej planecie Ziemia. A my nie, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu. Ale obok, wiecie, obok stoją też i lęki, stoją też i te przekonania i tam też trzeba zajrzeć. Więc ja zachęcam do tego, żeby zobaczyć, kochani, że tam naprawdę jest więcej niż jeden głos. Żeby zakwestionować swoją historię, którą mamy na swój temat, zwłaszcza tą negatywną, tak? Jeżeli mamy negatywne przekonania, które ciągniemy ze sobą przez tyle lat, przynajmniej dajmy sobie szansę, kochani, żeby to skwestionować. Przynajmniej, żeby się zatrzymać i powiedzieć, dlaczego ja w to wierzę? Czy to prawda? Dlaczego? Dlaczego tak łatwo mi jest uwierzyć, że jestem niegodny tego, niewartościowa tu i tam? Skąd ta historia? Czy ja chcę tą? My mamy moc odpowiedzi na to, co nam się przydarza. Rozumiecie? My możemy wziąć odpowiedzialność za swoje życie. My możemy wziąć życie w swoje ręce. Na tyle, na ile możemy. Tam są rzeczy, które są nie do skontrolowania, ale tam są rzeczy, które są absolutnie dla nas możliwe do kontroli, gdzie my mamy wpływ na to, jak my odpowiemy na to, co życie nam przynosi. Jednak na razie wielu z nas jeszcze odpowiada z przestrzeni tych kartek, które przykrywają ten diament, którym jesteśmy, z przestrzeni tych cudzych historii, cudzych przekonań, cudzych nakazów i zakazów, a nie z przestrzeni mądrości, która drzemie w sercu z każdego z nas, bez wyjątku. Więc jak chcemy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, jak chcemy zmienić swoje życie, to wróćmy do miejsca, z którego ta odpowiedź będzie taka, jak jej chcemy tak naprawdę, będzie nasza. I wtedy uczmy się, jak tą odpowiedzialność wziąć. Jak to zrobić, kochani, to tak naprawdę to nie jest aż takie trudne, bo jak w dzisiejszych czasach jest dostępne na internecie wszędzie, jest po prostu sposobów mnóstwo, technik, metod za darmo i odpłatnych. To nie jest problem. Jakby to nie ulega wątpliwości, że my mamy podjąć akcję, że trzeba działać. To nie jest problem sam w sobie. To nie jest, dlaczego nasze życie się nie zmienia. My wiemy jak. Jak jest pełno. Co stoi na drodze do tego, żeby zrobić to, co my wiemy, że trzeba zrobić. Tu trzeba zajrzeć, tak? Czyli takim znanym przykładem jest, każdy człowiek, który jest otyły, wie jak schudnąć. On zna każdą dietę świata. On zna więcej diet niż szczupły człowiek, więc to nie jest, że on nie wie, co zrobić. Więc teraz co stoi na drodze do tego, żeby on to robił? Co stoi na drodze do tego, żebyśmy my to robili, to jest to, że my właśnie próbujemy być odpowiedzialni za nasze życie, ale próbujemy być odpowiedzialni z tych cudzych
idąc z tego cudzego miejsca, cudzych historii na nasz temat, nie idąc stąd, jak wrócimy do podstawy naszego istnienia, do rdzenia naszego istnienia, do tego, kim jesteśmy, jak zaczniemy tam zaglądać, to wtedy my będziemy wiedzieć, co zrobić i będziemy mieć siłę, żeby wstać i to zrobić. Jak większość z nas na dziś dzień wierzy, że jest problemem do naprawienia, to nieważne, ile my mu damy rozwiązań, to on i tak cały czas będzie siebie naprawiać. Albo w ogóle powie, a ja i tak jestem takim problemem, nie ma sensu naprawiać. Nieważne, ile naprawiałam, albo naprawiałam tyle i tyle i dalej jestem problemem. Ale jak my spojrzymy na siebie jako na cud do odkrycia, tam jest robota do zrobienia. Jak ja mówię cud do odkrycia, to nie znaczy, że tam nie ma roboty do zrobienia, że mamy usiąść na tyłku i siedzieć wygodnie. Nie. Tu jest robota do zrobienia, to są rzeczy do zmiany, to są programy do pozostawienia, są kraje do odwiedzenia, prace do zmian. To wszystko jest do zrobienia. Ale jak my będziemy patrzeć na siebie jako na tą piękną istotę, która może wziąć odpowiedzialność za swoje życie, ale weźmie tą odpowiedzialność z tego miejsca tu, to jest zupełnie inna podróż i o wiele łatwiej, kochani, nam będzie zrobić to, co jest do zrobienia. Jak zrozumiemy, że opór tam będzie stał obok, dosłownie będzie stał obok i machał ręką. Halo, pamiętasz mnie? On będzie tam stał, bo taka jest natura naszego mózgu i naszego umysłu. Jeżeli mamy do zrobienia rzeczy, które są nowe dla nas, a jak coś jest nowe dla nas, to na początku jest niewygodne. Jak coś jest niewygodne, to kreuje w nas opór. Jak kreuje w nas opór, to nasz mózg reaguje, jakby tam stał lew. Okay? A jak nasz mózg reaguje tak, jakby tam stał lew, to zrobi wszystko w połączeniu z umysłem, żebyśmy tego nie zrobili. Nawet jeżeli to jest 5-minutowy spacer. Okay? Pamiętajmy o tym. Jak zaczniemy rozumieć siebie, jak zaczniemy rozumieć, że to jest fizjologia nasza, że to się dzieje, bo jakaś część nas chce ochronić nas przed czymś, co postrzega jako niebezpieczeństwo, to łatwiej nam będzie nie walić siebie po głowie i nie besztać siebie, tylko będzie wow, widzę, że mój system działa. Ale wtedy my możemy sami ze sobą porozmawiać, powiedzieć, słuchaj, tutaj nie ma żadnego lwa, niebezpieczeństwo nas nie czeka, my tylko idziemy pobiegać, my tylko idziemy pomedytować, my tylko idziemy, nie wiem, zjeść coś zdrowego, cokolwiek my chcemy, my tylko podniesiemy rękę w pracy, bo mamy nową ideę i wiemy, że ta idea jest dobra, tak? Cokolwiek nas powstrzymuje od tego, cokolwiek chcemy zrobić, a opór tam stoi, jak zrozumiemy, że opór tam stoi, nie dlatego, żeby nas skrzywdzić, tylko dlatego, żeby nas ochronić, jak zaczniemy rozumieć siebie coraz bardziej i rozumieć, jak funkcjonuje nasze ciało, nasz mózg, nasze myśli, nasze emocje, jak wreszcie staniemy po swojej stronie, kochani, powiemy, okej, ja jestem po twojej stronie, chcę ci pomóc, ja chcę zobaczyć, dlaczego jeszcze się boisz, dlaczego jeszcze krzyczysz i jak ja mogę tobie pomóc, to zupełnie jest inna podróż, kochani, naprawdę zupełnie inna podróż. Więc pamiętajmy, że ten opór tam będzie stał, okej? Często myślimy, często ludzie myślą, ja sobie tutaj poczekam, aż opór minie i jak on sobie już minie i ja będę gotowy i gotowa, to ja wtedy zrobię to, co mam zrobić. No trochę tak nie działa nasz mózg i nasza fizjologia i nasz umysł tak nie działa. Więc ludzie, którzy zazwyczaj robią coś, to nie jest to, że oni to robią, bo nagle przestali się bać, przestali czuć opór. Nie, to jest to, że oni to czuli, to tam było, lęk stał z jednej strony, opór z drugiej, ale oni wzięli za rękę lęk, wzięli za rękę opór i mówią, widzę was, szanuję, kumam, że tu jesteście, rozumiem dlaczego, ale i tak idę, stawiam się i tak. To jest co, a gdzieś, ja przynajmniej przez wiele lat taka byłam, opór stał z jednej strony, lęk z drugiej, lenistwo z tyłu i oni wszyscy do mnie machali, ja brałam ich za ręce i mówiłam, spierdzielamy stąd, ja tam nie idę, okej? Okay? I dziś one stoją, tylko dziś one nie są aż tak silne. My się przyjaźnimy dziś. Ja kumam, dlaczego one są. Ja rozumiem z dnia na dzień coraz bardziej, jak działa mózg, jak działa umysł. Ja wiem, że to jest system, który chce mi pomóc, ale ja również wiem, że ja ze świadomością tą i mądrością, która jest w sercu każdego z nas, ja jestem w stanie im powiedzieć, hej, to, co jest po drugiej stronie, nie jest takie straszne, jak wam się wydaje. Tam nie ma lwa. Tam jest tylko kreacja. Tam jest tylko nowa twórczość, tam jest tylko inny kraj, tam jest tylko coś, co będzie niewygodne, ale równie piękne, bo ja tego pragnę. Tam są moje marzenia po drugiej stronie. Chodźcie ze mną, ja wam pokażę. I dziękuję za to, że chcecie mnie ochronić, ale to nie jest takie straszne, jak wam się wydaje. My już nie jesteśmy w jaskini, tam nie ma dzikich lwów. Jak my będziemy stać po swojej stronie, kochani, to impreza jest zupełnie inna. I w jakimkolwiek momencie swojego życia jesteście teraz,
Jeżeli umiecie tam usiąść i naprawdę z miłością popatrzeć, zapalić latarkę miłości i popatrzeć, powiedzieć ok, zobaczyć, nieważne jak źle to dzisiaj wygląda, może dla wielu z Was źle, może dla wielu Was dobrze, ale jeżeli, zwłaszcza dla tych ludzi, jeżeli wygląda to źle, jeżeli, jak ja to mówię, budzisz się w piwnicy pewnego dnia, myślałeś, że mieszkasz w pałacu, nagle budzisz się w piwnicy, a tam jest kupa gówna. Taka metafora, kochani. I to zapal tą latarkę i nieważne, co tam znajdziesz, nieważne, ile bałaganu, ile kupek tam znajdziesz, popatrz na to. Popatrz na to i zamiast siebie karcić i obwiniać za to, że w tej piwnicy jesteś, jest tam tak brudno, jest taki bałagan, wyjmij latarkę, popatrz dokładnie i powiedz, kochanie, jest mes, jest bałagan. Wiele powodów, dlaczego tak jest. Wiele powodów, dlaczego jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ale ja jestem po Twojej stronie i ja to zmienię. Ja się stawię, ja się zatrzymam tutaj. Ja się wyciszę na cały hałas, który jest na zewnątrz domu i piwnicy. Ja przejdę każdy kąt i zobaczę, co tu jest. Ja Cię wysłucham, jak my możemy to posprzątać, co my mamy stąd wziąć, co mamy po sobie zostawić. I ja zadziałam. Ja zacznę działać. I jak my działamy, kochani, to pozwólmy sobie na mikrokroki. To jest, ja kocham Mel Robbins, to jest cudowna kobieta, jej książka też jest w Polsce, kochani. I ona, ja nieraz już o tym opowiadałam, ale że jestem przypominajką, to przypomnę jeszcze raz. Ona mówi takie coś. Nikt nie wstał pewnego dnia i nie schrzanił swojego dnia, nie schrzanił swojego życia w jeden dzień. To się nie tak zadziewa. Nikt nie obudził się, nie powiedział, dzisiaj schrzanię swoje życie. I bum, tak? Nie, to nie tak. To się zadziewa łolatami. Ona mówi, to są mikrokroki. To są te mikrokroki, to są te momenty, kiedy czujemy, że mamy nie wypić tej kolejnej lampki wina, a pijemy. Kiedy czujemy, że mamy biegać, a nie idziemy biegać. Kiedy czujemy, że mamy przeprosić, bo schrzaniliśmy robotę, ale nie przeprosiliśmy. Kiedy czujemy, że mamy, nie wiem, wypić tą szklankę wody albo iść do lekarza, a nie poszliśmy. To są te mikrokroki, kochani, które doprowadziły nas do tej piwnicy. I pewnego dnia stajemy i się budzimy. Jesteśmy w tej czarnej dolinie i mówimy, Boże, jak ja tutaj dotarłem i jak w ogóle wrócić do domu. Dotarliśmy tam mikrokrokami. I tak samo wrócimy do domu, mikrokrokami, więc dajmy sobie ten czas, pozwólmy sobie na te mikrokroki, kochani. I kolejna rzecz, ważna i trudna dla umysłu, tu umysł się buntuje najbardziej, łącznie z moim, który teraz się szykuje do tego, żeby to powiedzieć. Jak my zdamy sobie sprawę, że każdy ten mikrokrok, przynajmniej otworzymy się na tą ideę, o tak, że każdy mikrokrok, który doprowadził nas do tej piwnicy, może do tej ciemnej doliny, tak? Każda nasza pomyłka, jak to umysł lubi nazwać, każda niby źle podjęta decyzja, za którą się dziś jeszcze bejsbolujemy. Jakbyśmy się otworzyli na tą ideę, kochani, że na tamten moment, kiedy podjęliśmy tą decyzję, to była najlepsza decyzja, jaką byliśmy w stanie podjąć. Na tamten moment, z całą wiedzą, którą mieliśmy, z całą mądrością, z naszym stanem mentalnym, emocjonalnym, duchowym, z narzędziami, które mieliśmy dostępne na tamten moment, to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Nawet jeżeli sekundę później podjęlibyśmy już inną decyzję, zrobilibyśmy inaczej, powiedzielibyśmy inaczej, nie wypilibyśmy tego, nie krzyknęlibyśmy, przeprosilibyśmy, tak? Czasem wystarczy sekunda, a już decyzja byłaby inna, ale tą sekundę wcześniej, kochani, biorąc pod uwagę wszystko, co mieliśmy dostępne, wybraliśmy akurat to, bo to na dany moment wydawało nam się najlepszą decyzją. To jest bardzo trudne, bo ja wiem, że nie jeden umysł się zbuntuje tutaj i jest cudowne badanie Brené Brown i ona opowiada o tym, bo ona miała taką sytuację, to jest cudowna social worker, taka, wiecie, psycholog, dużo książek napisała, jej książki są w Polsce, bardzo, bardzo cudowna kobieta. I ona opowiadała o tym, jak sama gdzieś tam stała, wiecie, w kolejce i ktoś był niemiły dla kogoś. I ta kobieta odeszła, która była niemiła, a ten człowiek, dla którego ona nie była, to był ten człowiek, który obsługiwał ludzi w banku. No i Brené chciała być taka miła dla niego i trochę na tą kobietę pogadać. A ten człowiek się uśmiechnął do niej i powiedział, Ludzie robią najlepiej, jak potrafią w danym momencie. A ona tak spojrzała na niego, taka rozczarowana i mówi, to nieprawda, nie wierzę, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią. I poszła taka zdenerwowana. No i nie mogła tej, wiecie, tej idei jakby tak
przecierpisz. Taka była wkurzona na tą kobietę, na to wszystko i na to, że na pewno tak nie jest. I pierwszy powód, dlaczego pomyślała, że tak nie jest, to pomyślała o sobie, że ja wiem, że ja na pewno nie robię najlepiej, jak potrafię, bo mogłabym to zrobić lepiej, tamto zrobić lepiej. I gdzieś tak szła przez te kilka dni i pytała się ludzi po drodze, czy oni wierzą w to. I różne tam opinie spotykała. I wreszcie przyszła do swojego męża i zapytała się swojego męża, czy on myśli, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią. A on dał jej taką piękną odpowiedź. On powiedział, ja nie wiem, jak jest. Ja nie wiem, jak jest naprawdę. Ale ja wiem, że ja lubię wierzyć, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią. Bo jak ja wierzę w to, to moje życie jest lżejsze, piękniejsze, łagodniejsze. I jakichś tam innych słów jeszcze użył. I to ją tak zatrzymało. Ona mówi, ten mąż ją zawsze zatrzymuje. Wiecie, ona jest takim naukowcem, ale tak naprawdę to on jej często te najmądrzejsze idee przynosi. No i ona jak przyszła na kogoś, kto jest naukowcem i robi badania, postanowiła zrobić badanie i zaczęła robić wywiady z ludźmi i pytać się, w co oni wierzą. No i oczywiście grupa podzieliła się na dwie grupy. Ludzie podzielili się na dwie grupy. Na ludzi, którzy wierzyli, że robimy najlepiej, jak potrafimy w danym momencie i na ludzi, którzy nie wierzyli. I co ona zobaczyła, to jest to, że ta grupa ludzi, która wierzyła w to, miała tą wiarę taką stąd, była szczęśliwsza, była przyjaźniej nastawiona do świata i była zdecydowanie przyjaźniej nastawiona do siebie samych i łagodniejsza w stosunku do siebie samych, łatwiej wybaczała sobie, łatwiej wybaczała innym. A ta druga grupa, zazwyczaj powód, jaki podawali, dlaczego nie wierzą, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią w danym momencie, było odniesieniem do siebie. Na pewno ludzie tacy nie są, bo ja wiem po sobie. To byli też ludzie, którzy byli bardzo surowi w stosunku do siebie, surowi w stosunku do innych, ciężko im było wybaczyć, ciężko im było rozluźnić się w życiu. Była duża różnica. I znów, nie mi, kochani, mówić, jak jest naprawdę. Jednak, bo ja będę trochę jak ten mąż, prawda? Ale zachęcam Was do zastanowienia się nad tym, jak my to widzimy, jak siebie widzimy, czy jesteśmy w stanie przynajmniej się otworzyć na tą ideę, co by było, gdyby. I nawet nie w stosunku do innych, tylko w stosunku do siebie. Bo nie jeden z nas, wiem, patrząc po naszych komentarzach i po inspiracjach na podcast, nie jeden z nas jest w miejscu trudnym na dziś dzień, z którego by chciał wyjść. I czasem najbardziej, co nas powstrzymuje, co trzyma nas w uwięzi i nie pozwala nam wyjść z tych trudnych sytuacji, trudnych nawyków, trudnych prac, relacji, zachowań, to często, co nas trzyma tam najbardziej, to jest nasza złość. Złość na innych, złość na życie, że to nam się przydarzyło, na innych, że nam to zrobili, ale najbardziej to jest nasza złość na nas samych. Albo, że coś zrobiliśmy nie tak, albo, że pozwoliliśmy innym na to, by nas skrzywdzili. Jeżeli damy sobie dzisiaj taką szansę, przynajmniej otworzymy się na tą ideę, że nieważne, jakie przewinienie tam zrobiliśmy po drodze, to na dany moment wierzyliśmy całymi sobą, z tą wiedzą, którą mieliśmy, z tymi przekonaniami, które mieliśmy, z emocjami, które w nas były i myślami, które dookoła nas krążyły. To była najlepsza decyzja, jaką na dany moment podjęliśmy. Dziś zrobilibyśmy inaczej. Dziś mamy zupełnie inną świadomość, dziś przeczytaliśmy mnóstwo książek i w ogóle. Ale na tamten moment nie mieliśmy tego, co mamy dziś. Na tamten moment, biorąc pod uwagę, do czego mieliśmy dostęp, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, bo ona wydawała nam się najlepszą. I jeżeli zobaczymy to w taki sposób, jeżeli popatrzymy na siebie, jeżeli będziemy umieli siebie utulić w tym i usiąść w tej piwnicy, tak, i popatrzeć na ten cały bałagan i powiedzieć, okej, jest tutaj bałagan, jest tu brudno, ale wszystko, co ja tu wniosłam, co ja uzbierałam w tej piwnicy, to na tamten moment ja wierzyłam, że to jest właściwa decyzja. Na ten moment ja widzę, że chcę inaczej. I na ten moment ja wezmę odpowiedzialność, ja wezmę życie w swoje ręce i zacznę to zmieniać. Choćby mi to miało zająć całe życie, choćby to były najmniejsze mikrokroki, jakie są, to ja się stawię. I jak będziemy mieli odwagę się zatrzymać w tym, zobaczyć, co tam jest, zaufać temu głosowi tu i wstać i wtedy zacząć to sprzątać, kochani, z miłością, z tą latarką miłości, tak? Wybaczając sobie wszystko to, co po drodze się wydarzyło, krok po kroku i naprawdę pamiętając, że nie uzbieraliśmy tego w jedną noc i nie posprzątamy tego w jedną noc. Dajmy sobie miłość, dajmy sobie na luz.
dajmy sobie zrozumienie i pamiętajmy, że jak będziemy już chcieli z tej piwnicy wynosić ten cały bałagan, to tam będzie stał lęk i będzie stał opór przy drzwiach i nie będą chcieli nas wypuścić. Nie dlatego, że coś z nami jest nie tak, tylko dlatego, że będą się bali tego, co jest za drzwiami. Będą się bali, że tam nie ma gdzie iść, ale tam jest gdzie iść. Wy już macie świadomość, my już mamy świadomość. My wiemy, że tam są inne pokoje, które możemy umeblować w zgodzie z głosem naszej duszy, naszego serca, naszej intuicji, zwał jak zwał, każdy po swojemu, każdy na tyle, na ile jest gotowy dziś. Ale to wszystko, kochani, może się zadziać, jest dla nas dostępne, kiedy damy sobie czas, cierpliwość i najważniejsze, jak zawsze, miłość. Ok? Miłość. Miłość. Nie słabo, nie cukierkową i różową, która też jest piękna, tylko tą silną miłość, która jest w stanie wysprzątać najbrudniejszą piwnicę. Ok? Jak my staniemy po swojej stronie, my po swojej stronie, z tą latarką, to nie ma takiego oporu, nie ma takiego lęku, który by nas powstrzymał przed zmianą życia, kochani. I pamiętajmy na koniec końców, że nie jesteśmy sami. Jeżeli ktoś dzisiaj czuje się sam, nie jesteś sam. Ja tutaj jestem i będę się stawiać tak często, jak tylko będę mogła. I jeżeli ktoś ci dzisiaj jeszcze nie powiedział, że w ciebie wierzy, to ja w ciebie wierzę. I nie pozwól umysłowi powiedzieć, że to bzdura, bo przecież nawet cię nie znam. Wierzę w ciebie. Dasz radę. Więc miej odwagę wejść do tej piwnicy, zapalić tą latarkę i powiedzieć, ja się zatrzymam. Ja się wyciszę, ja się odważę usłyszeć to, co jest do usłyszenia, zobaczyć to, co jest do zobaczenia. Ja zaufam. A później zakasam rękawy, posprzątam, spakuję to, co moje, wezmę lęk i opór za rękę i wyjdę. I pójdę w stronę domu. I zrobię to wszystko z miłością. To tyle na dziś, kochani. Wracam wkrótce. Buziaki.